Witam serdecznie wszystkich. Tu w mojej scenerii pokazuję szyszki koreańskie. W moim ogrodzie pięknie na niebiesko rosną. Koreanka, która ma 20 lat. Pokazuję mój wybieg tutaj, jak sobie spokojnie kurki chodzą. O, pokaż kury, jak chodzą na wybiegu. Powyżej indyki przy muzyce. O, kwawnik pospolity, kwawnik, kwawnica przy miesiączkach. Rośnie tam, gdzie człowiek potrzebuje. O, pokaż moje kaczuszki dzikie na stawie. O, tak woda się oczyszcza, biologiczne filtry pracują. Dobra, dobra. O, woda sobie płynie, strumyczek. Chciałem wszystkim sprostować, tutaj prosiła mnie Aleksandra, żeby pokazać wszystkim, powiedzieć w skrócie program wellness, który jest. Wejdźcie sobie www.głodówka.com, jest tam przygotowane już, będzie za parę dni podany cały regulamin. Wyjazd, który teraz organizujemy i będzie dla Was robiony, jest to w czasy miesięczne, są już płatne, podam również dokładne wartości tego. To są czasy odpłatne, ja myślę, że nawet którzy przyjechali, no, takie same pieniądze się trzeba wydać. Jest to ośrodek pięciogwiazdkowy, odbieramy z lotniska autobusem, jest to tylko i wyłącznie 40 osób może przyjechać, nie robimy już takich dużych grup 100 ludzi. Odbieramy z lotniska, ośrodek jest pięciogwiazdkowy, jedzenie jest zagwarantowane, organiczne, wszystko na najwyższym poziomie, także nie jecie posiłków po głodówce, po wychodzeniu z głodówki, nie jemy żadnych fast foodów, jest specjalny regulamin. Regulamin, który każdy musi przestrzegać, jeśli nie wywiąże się z regulaminu, naje się kalmarów smażonych na mieście, czy innego bullshitu, czy wypije piwko, po prostu nie możemy odpowiadać za jego wyniki. Ja myślę, że wyniki się poprawią o 60%. Każdy, kto będzie korzystał z tego środka, jest opieka lekarska, jest pielęgniarka, lewatywy. Odpowiednio przygotowujemy człowieka, więc przyjeżdżając odrobaczamy go oczywiście i pil, naturalnymi wszystko środkami, żadnej chemii. Jest już tam lekarz, który w czasie głodówki podajemy zioła, Acapulco, Paragis, te, które już były stosowane teraz stały się modne te zioła, już je będziemy mieć w Polsce teraz, czy liście gławy, które są silnie na zewnątrz działają i również wewnątrz organizmu. Na głodówce zioła działają 100-krotnie razy silniej, także podczas głodówki mamy zioła i wodę, woda jest zagwarantowana o pH 9, taką już wodę będzie też podawana i woda kokosowa. Po obligatoryjnych 10 dniach, każdy decyduje oczywiście o głodówce, ile dni indywidualnie. My polecamy te 10 dni, po 10 dniach wszyscy zaczynamy jeść organiczne zupy, 3 dni, potem następne 3 dni inna zupa i pełnowartościowe posiłki, zaznaczam, organiczne. W tym czasie ludzie chorzy, którzy przyjadą do mnie, to ja opiekuję się osobiście, trzymię za rękę, rozmawiam, codziennie korzystamy z sauny. Teraz tą saunę będę budował, tą saunę. Sauna będą podawane również zioła rozpylane systemem Brixa do poziomu jednej nanocząsteczki. One są przez płuca, przechodzą barierę krew-mózg. Pokazałem na filmikach. I jeszcze dodatkowe wzmaga się większe działanie tych ziół przez saunę. W temperaturach 120, gdzie w Filipinach jest gorąco. Korzystamy ze słońca, mamy jogę, mamy plażę. Polecam ludziom, którzy naprawdę są schorowani i myślę, że mogą wtedy liczyć na jakąś efekty tej kuracji. Tym ludzi, którzy przyjeżdżają się tam spokojnie napić piwka czy w innych celach, to po prostu nie potrzebują w ogóle mojej pomocy, mogą przyjechać na Filipiny i nie ma problemu. Również zostawiam otwartą furtkę, który będzie ktoś chciał, tam jakąś małą grupkę przyjmie 10 czy 15 osób. Nigdy już nie będę przyjmował tam 120 ludzi, bo nie mogę ich ogarnąć, nie mogę im pomóc. Zresztą taka grupa żyje swoim życiem wtedy i jest wielu organizatorów, którzy będą sobie to tam robić, czy zajmować się tymi ludźmi. I mi nie chodzi o zarabianie pieniędzy. Ten ośrodek to nie są moje pieniądze. Ja pracuję również w tym ośrodku. Ja tam tylko wygonuję za saunę, zabiegi. To jest ośrodek, który jest z rodziny filipińskiej. Ja nie mam takiego ośrodka, także wszystkie te pieniądze ja nie biorę 10 groszy. Wpłacacie pieniądze od razu na konto filipińskie. Każdy dostaje kontrakt. Ktoś przyjeżdża chory na Hashimoto, dostaje odpowiednie jedzenie na Hashimoto, ma głodówkę, dietę i wyjście z głodówki. Przyjeżdża chory na prostatę, ma głodówkę i odpowiednie jedzenie stosowane przy prostacie, a więc będą zioła tysięcy znane w Filipinach. To są zioła, które są approved government, to są zaprowane przez rząd filipiński. Zioła typowo na prostatę. Jeśli ktoś choruje na cukrzycę, dostaje wtedy szary melon. Wszystko związane, jedzenie organiczne z wyjściem z tej cukrzycy. Oczywiście po głodówce. No, tak tutaj szumi mnie. Ten szum wody teraz, sumyczek nad strawem. Kaczuszki już dorosły, myślę, mam nadzieję, że wyfruną, bo mi zjadają ryby. Ludzie myślą, że rybki, kaczki są wegetarianki, jednak nie są wegetariankami. Podkradają mi ryby. Także zapraszam wszystkich. W kolejnym filmiku opowiem, jeszcze zostawiam sobie taką furtkę otwartą na tą małą grupę, którą będę mógł przyjąć tam. Ale głównie przyjmujemy tylko i wyłącznie na grupę wellness. Jest to ośrodek naprawdę na wysokim poziomie. Nauczyliśmy się, nabraliśmy doświadczenia.
Nie interesuje mnie tutaj takie grupy czy organizowanie takich projektów, gdzie potem muszę uganiać się z kartką, zbierać pieniądze po prostu, czy przekazywać ludziom niezadowolonym, czy zadowolonym, czy zapłacić, czy nie zapłacić. Ja nie jestem komornikiem, ja zajmuję się robieniem ziół, zbieraniem tych ziół i przyjmowaniem tych ludzi. W tym ośrodku ja pracuję od rana do wieczora, nigdzie nie wyjeżdżam, tylko zajmuję się, rozmawiamy, szkolimy. Każdego przygotowujemy, jak jest ktoś chory na raka, po wyciętych węzłach chłonnych. Trzeba zmienić swoje życie, przewartościować, nauczyć się inaczej jeść. W ciągu miesiąca nie licz na to, że ktoś pokona, zabije raka. Po prostu jest to całkowita zmiana życia i przez rok czasu, jeśli zmienisz swoją mentalność, możesz pokonać po prostu raka, zmieniając całkowicie jedzenie. A my pokażemy, jakie rośliny, jak zupy gotować i jak korzystać z odpowiednich zabiegów takich, które będziemy robić. Akupunkturę, masaże. Dokładnie podam szczegóły, jest to dwie wersje będą, jedna luksusowa. Wersja polegać będzie na tym, że oprócz odebrania z lotniska, a więc lekarza, opieki, pełnego jedzenia wartościowego, jeszcze będą w to komponowane wycieczki. A więc to już będzie taki luks, hotel pięciogwiazdkowy, zagwarantowany naprawdę spokój i cisza. Jest to ośrodek, będzie zamknięty, także nie będziemy mieć pod kontrolą tych ludzi, żeby nie byli narażeni na pokusy. Bo ktoś, kto przyjechał tam sobie zrobić 5 dni głodówki, to w każdej chwili może, ja nie widzę żadnych przeszkód, ja nie muszę mu pomagać, a potem sobie może siedzieć w barku i pić piwo. Ludzie głównie to robią takie głodóweczki, żeby tam parę kilogramów schudnąć. Moja głodówka będzie w tym ośrodku polegać na ludzi bardzo chorych, schorowanych, które ma dać efekt jakiś tam leczniczy. Także zapraszam wszystkich. Wszystkie te szczegóły, regulamin będzie podany, opracowują go prawnicy. Zapraszam szczególnie ludzi z Polonii, ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnym filmiku powiem jeszcze taką tą ścieżkę, którą zostawiam otwartą. Także będę mógł jakąś tam grupę małą przyjąć i nie biorę żadnych pieniędzy w tym wypadku. Każdy przyjeżdża sobie, kupuje sobie bilet, ewentualnie polecę biuro turystyczne, które Wam sprzeda bilet, czy pomoże w załatwieniu takiego biletu. Nie wiem, czy będzie to inne biuro turystyczne, czy będzie to Romek, czy ktoś, kto da dobre ceny za bilet, to będziemy korzystać z tego i takim ludziom to ewentualnie mogę pomóc i określę to w następnym filmiku. Na razie skupiamy się na grupie Program Wellness. Przyjmujemy 40 ludzi miesięcznie, od stycznia do kwietnia, do końca kwietnia. Ja tam będę w tym czasie i cały czas możecie wtedy ode mnie wymagać. Pomagam, rozmawiamy i zapraszam wszystkich. Myślę, że dosyć szczegółowo to powiedziałem. Kontrakt będzie napisany bardzo dokładnie i po angielsku, i po polsku. W ciągu paru dni postaram się napisać ten kontrakt. Kontrakt, co w tym kontrakcie, jeśli płacicie, za co płacicie, jak to się będzie odbywać. Zapraszam wszystkich na moją stronę głodówka.com oraz na moją nową stronę zapisywać się, bo nie chcę być uzależniony od nikogo. Będzie mój nowy kanał na YouTubie powstaje, to jest mój kanał, który będę mógł, ludzie mogą subskrybować. Tam będą najnowsze filmiki, tam będę pokazywał najnowsze osiągnięcia teraz, którzy przyjeżdżają. Tutaj chłopak jutro przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych na chorobę Crohna Leśmianowskiego. Pomaga mi w tym, prowadzi to pani doktor Sobutowa z Tychów, prowadzi to Ewa z Giza, badania robi, że niezależnie szpital z Żywca będzie robił badania. Pokażemy wyniki, będą takie trzy osoby kontrolne. Myślę, że Janusz Zagórski się w to łączy. Oglądajcie te filmiki. Od poniedziałku robimy taką próbę. Będzie to online. Możesz razem z nami zacząć. 5 dni głodówki, zioła, sauna. U nas w kraju bardzo dużo słońca, terapia, wyjście w góry, leczenie ciemnością. Wszystkie tajniki zdradzimy od poniedziałku na filmikach. Oglądajcie to na moim nowym kanale, który teraz puszczam. Pokażemy to na mojej stronie Polski Amish dla Polonii. Tam można się zapisywać. Tam mam większe możliwości przyjęcia ludzi, bo na moim Facebooku niestety ludzie chcą się dodać. Nie mogę, bo przekroczyłem limit 5000 osób. Dzięki, pozdrawiam wszystkich i zapraszam na zapisywanie się już na głodówka www.głodówka.com. Podam pod filmikiem dokładnie nazwy. Pozdrawiam wszystkich i zapraszamy ludzi z całej Europy, żeby korzystali z takich wyjątkowych jedynych czasów. Myślę, że te wczasy za tą cenę, którą podam, na pewno nie jest to duża wyższa suma, abyście pojechali, korzystali z tych restauracji, z tych knajp, w których sobie marnujecie zdrowie. Jest tam wszystko glutaminian, jest to smażone, wszystkie rzeczy są z puszek, pokazałem na filmach. Tutaj będąc w grupie wellness, możecie wejść do kuchni, obejrzeć to, jak to jest gotowane, zobaczyć, jak są zupy blanszowane, jak to jest krojone. Kuchnia jest na najwyższym poziomie czystym. Nie polecałbym komukolwiek jeść w tych barach wszędzie, gdzie jedzą te fast foody. Ja tylko raz weszłem, jadłem tam z chłopakami ryż z warzywami, a tylko raz weszłem do tej knajpy. Jest to niezapomniane chwile, jak tam zobaczyłem, jak tam plują, jakie tam mają paznokcie, jacy to przygodni ludzie są z ulicy, którzy przygotowują te posiłki. Także no, ludzie ze smakiem jedzą na zewnątrz, muszą i zobaczyć, jak wygląda od środka.
Tutaj w tym ośrodku zobaczycie, w każdej chwili można przyjść, sfilmować, jak są wasze posiłki przygotowane. I jacy ludzie tam pracują, jakie mają ręce, jakie mają paznokcie, jak się to odbywa. Dla mnie są to bardzo ważne rzeczy, jeśli mam spożywać posiłki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.